wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem za darmo, zwiedzenie ratusza 7 dni w tygodniu, atrakcje dla dzieci w parku miejskim, czy też letnie koncerty w naszym parku, to główne atrakcje turystyczne, które przygotowaliśmy w Wejherowie w tym roku. Staramy się w różny sposób dotrzeć do turystów, zachęcić ich do przyjazdu do naszego miasta. Co roku przede wszystkim przeprowadzamy akcję promocyjną właśnie w miejscowościach nadmorskich. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Jastarni, na Półwyspie Helskim. Odwiedziliśmy Władysławowo, także Puck. Docieramy w zasadzie do większości pensjonatów, ośrodków czasowych, informacji turystycznych od Białogóry po Półwysep Helski, czyli większość takich miejsc, gdzie przebywają turyści w powiecie puckim i wejherowskim. Tutaj zostawiamy nasze materiały promocyjne, plakaty. Staramy się poprzez właścicieli tych pensjonatów dotrzeć bezpośrednio do turystów i ich zachęcić do przyjazdu do Wejherowa. Akcja ta, jak pokazuje praktyka, jest bardzo skuteczna. Około 50% osób, które do nas przyjeżdżają, czy też uczestniczą w naszych wycieczkach, to dowiadują się właśnie z tych ulotek, które znajdują w swoim pensjonacie, hotelu, w swoim ośrodku czasowym. Akcja promocyjna i te wycieczki po Wejherowie za darmo to przede wszystkim promocja naszego miasta, promocja turystyczna, ale także taki praktyczny sposób przyciągnięcia turysty do Wejherowa. Z jednej strony uczestniczy w wycieczce, która jest dla niego zorganizowana bezpłatnie, ale tak naprawdę ten cały dzień spędza w Wejherowie. Wiemy także, że później przyjeżdżają następnego dnia, czy jeszcze w ciągu tego wypoczynku do naszego miasta i tutaj w naszym mieście zostawiają pieniądze.